jest dla ciebie teatr? Teatr. Teatr jest dla mnie drugim życiem. Ja po prostu tu się spełniam, tu się fajnie czuję. Przede wszystkim z Januszem. Jak łódź i tak kieruje nami. Z każdego wyciąga to, co chce wyciągnąć, tak, że każdemu tak dopasuje rolę, że po prostu no, jest świetnie. Musi być świetnie. Co ty dajesz teatrowi? Co ja daję? Daję siebie. Daję tyle, co mogę dać, co uważam, że jest to okej. No tak ja do tego podchodzę. Jakie zdarzenie teatralne najbardziej zapadło ci w pamięć? Powiem tak, to było spektakl, był pod tytułem Fioletowa Krowa. To były tłumaczenia z języka angielskiego różnych takich poetów anglojęzycznych przez Stanisława Barańczaka. I ja tam miałem akurat kwestię, nie jedną, ale ta, co najbardziej mi tutaj pasowała, była w zgodzie z moim trybem życia, czyli muzyką. Miałem tekst o Clarence Lee, no a muzykę do tego zrobił świętej pamięci Wiki Nowikow. Przecudowny człowiek, bardzo sympatyczny, ciepły. Powiem szczerze, chciałbym to jeszcze raz kiedyś zagrać. Jest to moim marzeniem w jakimś tam sensie. Ale zobaczymy, czas pokaże.